Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać drugiego customa, jakiego już zrobiłem. Drugi customowy klon. Co prawda, jeśli chodzi o barwy, jest to troszkę inaczej, bo no, miał być bardziej niebieskawy, a wyszedł taki bardziej zielony. Natomiast i tak uważam, że wyszła mi ta figurka genialnie. Więc po prostu muszę się tym pochwalić, bo w porównaniu z poprzednią to jest no niebo a ziemia, ta figurka. Więc miałem w planach zrobienie kapitana Hausera i zrobiłem go, tylko no, w troszkę innych barwach. Natomiast wygląda bardzo ładnie, jestem z siebie dumny, cudownie mi po prostu wyszły te farby na nogach i na rękach, na hełmie. W sensie to wszystko wygląda tak gładziutko, tak jakby to faktycznie było malowanie na zbroi. Więc jestem z tego naprawdę, naprawdę dumny. Oczywiście standardowo postanowiłem zarysować tutaj jakby na ramiennik i dodałem też te czarne miejsca na torsie. Poldron jest niebieski, taki jak powinna być cała zbroja, ale nie miałem żadnego takiego koloru, który by odpowiadał temu rodzajowi zielonego koloru. Więc tak to wygląda. No, broń wiadomo, standardowa, bez żadnych zmian. Tym razem nie kolorowałem rączek, bo powinienem to, jeśli już zrobić, to na biało, a nie mam białej farby, więc na razie tego nie będę robił, może kiedyś jeszcze to zmodyfikuję. Zobaczymy. W każdym razie wygląda to naprawdę fajnie i po prostu jestem mega dumny z siebie, że mi to tak wyszło, bo bałem się, że w ogóle mi nie będą wychodzić te customy. Ten pierwszy wyszedł, no jako tako, ten natomiast wyszedł po prostu świetnie. Oprócz tego, że jest właśnie skustomowana ta figurka, to jeszcze jest no, taka czysta, w sensie nie ma żadnych pozostałości z malowania i tak dalej na niej. Na poprzedniej też nie było, ale zostały takie jakby, że tam było widać, że niektóre farby były zmazywane w niektórych miejscach, trochę się te farby pomieszały i tak dalej. Tutaj takich problemów nie ma. Tutaj już po prostu jest to zrobione bardzo ładnie. Jakby dziwnie mi się tak chwalić samego siebie, ale naprawdę jestem mega dumny z tej figurki. I co do dalszych planów customowych, jakie są? Póki co nie mam figurek. Figurki do mnie idą z Ali, więc kiedy będę miał, to zacznę customowanie. Oczywiście też będę musiał zamówić sobie farbki następne, ale to już jest kwestia do ogarnięcia, kiedy będę miał już te figurki. No. Następne customy mam nadzieję, że też was zainteresują. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli lubicie takie rzeczy. Zachęcam do lajka pod tym filmem. Wpadnijcie też na Instagrama, gdzie pojawiło się zdjęcie tego tutaj ludka. No i co? Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji jeszcze raz. No i do usłyszenia w jakichś następnych filmach. Także cześć!